Skecze, scenki rodzajowe, wiersze, a wszystko tworzone na żywo z udziałem publiczności. Tę trudną sztukę improwizacji zaprezentowali w Kozienicach po raz pierwszy członkowie grupy Afront. Powstali w marcu ubiegłego roku, występują od czerwca, na co dzień w Warszawie. W sobotę, 4 lutego, mogliśmy ich oglądać po raz pierwszy w Kozienicach w Domu Kultury. Wraz z tą grupą swoje możliwości zaprezentowały także apetyczne krasnoludy z kosmosu, czyli grupa kozienickiej młodzieży uczestnicząca w warsztatach teatralnych prowadzonych w Domu Kultury przez aktora Radka Mazura. Podobało mi się bardzo ta współpraca z Afrontem, po prostu coś niesamowitego, wielkie rozluźnienie, bardzo dużo śmiechu, cudownie. Bardzo mi się podobało, naprawdę. Jestem dumny z siebie, jak i z kolegów z Afronta i z krasnoludów. Afront zaprezentował scenariusz na zamówienie, czyli kabaret improwizowany na żywo, w którym decydujący wpływ na przebieg zdarzeń miała publiczność. Za każdym razem występ jest inny również dlatego, że inna jest publiczność. I bardzo ważnym elementem naszego występu jest energia, którą dostajemy z powrotem od nich. No dzisiaj tutaj było naprawdę genialnie. Ludzie przyszli, bawili się, śmiali. My się śmialiśmy i też bawiliśmy, więc wszystko jest tak, jak powinno być. Pozostaje się cieszyć. Cieszę się, że mogliśmy tutaj przyjechać tym razem jako grupa improwizacyjna. No i mam nadzieję, że uda nam się jeszcze, jeśli będziecie nas chcieli, oczywiście. Kozienicka publiczność zdała egzamin celująco. Wspaniale reagowała i współtworzyła całe przedstawienie. W tego typu spektaklu o to właśnie chodzi. Podczas improwizacji zawsze wychodzą jakieś ciekawe przygody. Przede wszystkim są różne ciekawe i śmieszne przede wszystkim sytuacje. Efekt końcowy był taki, że z tego nowatorskiego przedsięwzięcia zadowoleni byli zarówno aktorzy, jak i publiczność. Wspaniale było i podoba się i to powinno być częściej nawet. Z chęcią bym przyszedł jeszcze nie raz. Bardzo się podobało, super już. Pierwszy raz na tego typu spektaklu? Pierwszy raz. A co najbardziej się podobało? No to, że teksty są wymyślane tak na żywo, nie jest to jakby wcześniej wyrozumiane, przygotowane. Bardzo fajnie. Było bardzo fajnie, śmiesznie i myślę, że taka improwizacja jest świetnym pomysłem na właśnie dla takich młodszych i zarówno młodszych i starszych ludzi. Afront na co dzień możemy oglądać w Warszawie w klubie Rampa oraz w lokalu użytkowym. A apetyczne krasnoludy z kosmosu swój debiut sceniczny miały podczas koncertu charytatywnego 20. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Kozienicach. Przepis na sukces w teatrze improwizacji to na przekór nazwie próby, próby i jeszcze raz próby. Trzeba ćwiczyć, bo to jest najważniejsze, bo też nigdy nie wiemy, jaki pomysł wyjdzie od publiczności. My sami się zaskakujemy na próbach, no i próby muszą być, no tak spotykamy się 2-3 razy w tygodniu. Na początku było może to większa była częstotliwość tych prób, ale próby muszą być. To jest jedno z najważniejszych takich też naszych celów, żeby później na spektaklu wyszło bardzo dobrze. Bardzo trudne, ale o tyle ciekawe, że zaskakujące, zaskakuje zarówno nas, jak i publiczność. I ani publiczność, ani my nie wiemy tak naprawdę, co się wydarzy. Jest to dlatego podwójnie ciekawe. Więcej informacji o grupie Afront zainteresowani znajdą na ich stronie internetowej www.afrontart.pl.